Drugi raz z rzędu spotykamy się w Pelplinie. Barwny kolarski peleton zawitał na drogi Kociewia. 500 uczestników zmierzy się z dwoma dystansami. Do wyboru 46 lub 92 km, jedna pętla lub dwie. Malownicze tereny, trasa, jak to mawiają kolarze, belgijski klasyk, wiatry, kolarskie ranty. Także będzie się działo. Wszystkich Państwa zapraszam serdecznie już do kibicowania. Startujemy lada moment. Kwestie logistyki, zabezpieczenia. Byłem osobiście przed chwilą, sprawdziłem, wszystko dopięte na ostatni guzik, także kolarzom życzę połamania kół, a wszystkim kibicom dobrej zabawy. Impreza ma również charakter rodzinny. Widać, że z całej Polski do nas przyjechali zawodnicy razem z żonami, z dziećmi. Też taki dodatkowy akcent, że mieszkańcy mogą pochwalić się tym, jak piękny jest Pelplin i jakie mamy ładne tutaj obiekty sakralne, także przy okazji wyścigu wszyscy też sobie zwiedzą nasz piękny Pelplin. Jestem zadowolony z współpracy z Trójmiejskim Stowarzyszeniem Rowerowym. Pelplińskie Centrum Sportu jako jego partner organizuje drugi rok z rzędu taką dużą imprezę. To jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, dlatego też sami nie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć trasy na takim dużym obszarze. Podziękowania w tym momencie również dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych, dla policji, bo to również dzięki nim udaje się przeprowadzić w bezpieczny sposób tak dużą imprezę. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.